Jesteśmy na cmentarzu Zawady 2, cmentarz I wojny światowej. Cmentarzu z okresu I wojny światowej w gminie Myszyniec. Jesteśmy tak, nie my. Przy granicy z gminą Baranowo. Ja jestem z panem Jackiem Czaplickim, członkiem Stowarzyszenia Ośrodek Badań Europy Północno-Wschodniej, ostrołęczaninem, pasjonatem lokalnej historii, człowiekiem, który o I wojnie światowej na tych terenach i o cmentarzach, które po sobie pozostawiła, wie wszystko. Bardzo dużo, nie wiem. Ja tylko ledwo naruszyłem temat. Pan się odnajdywaniem, dokumentowaniem tych cmentarzy zajmuje. Mówił mi pan, że lata temu przeczytał gdzieś w jakiejś oficjalnej publikacji, że takich cmentarzy jest na terenie, wtedy była mowa o województwie ostrołęckim, 17, tak? Była mowa o województwie ostrołęckim, że oficjalna narracja, lekturze była, że było 17 cmentarzy okresu I wojny światowej. To uzmysłówmy wszystkim, jak nieprawdziwe to było i jak niedoszacowane. Według pana wiedzy na dziś na terenie powiatu ostrołęckiego ile mamy takich cmentarzy, pozostałości? Na obecną chwilę mam udokumentowane, znaczy nie do pełni, bo nie wiem, wszystko tak jest, ale mam odnalezione 130 cmentarzy z okresu I wojny, ale to nie jest jeszcze wszystko. To jest tylko powiat ostrołęcki. Możemy oszacować, rozumiem, że zupełnie tak ogólnie, ile osób na terenie powiatu ostrołęckiego zginęło, spoczywa? No, ostrożne moje szacunki to jakieś 30 tysięcy wyż. Mówimy o armii niemieckiej i armii rosyjskiej. I często się mówi, że w obu armiach walczyli Polacy. Czy wiemy, jaki to był odsetek, w której armii i czy byli też to miejscowi ludzie? Mogę się określić odsetek walk właśnie w tym rejonie, Zawad. To według dokumentacji poległych, gdzie jest opisane, że to jest Polak, że to jest katolik i miejsce, Konrad został jako poborowy wzięty do wojska, to w obecnych granicach Polski, to w armii rosyjskiej na tym terenie walczyło, bo akurat mówimy o tych dywizjach. To będzie 1/10 żołnierzy, ale jeśli się weźmie te same dane, że Polak, katolik i stare granice Polski, to wtedy już ta liczba dochodzi do 1/5 tych wszystkich poległych to na tym terenie. Akcentuję na tym terenie, bo zależy jakie dywizje były gdzie rzucone. Były różny procentowo udział Polaków w takich jednostkach. Cmentarz Zawady został pieczołowicie odnowiony, odbudowany. Chciałbym zapytać, czy to jest typowy cmentarz, czy to jest duża nekropolia, czy to jest mała nekropolia? Jak to wygląda na mapie właśnie tych cmentarzy z okresu Wielkiej Wojny? Raczej nie ma takiego wzorca, według jakiego układano groby. Są ogólne wytyczne co do cmentarzy, ale na bieżąco układ grobów powstało w trakcie zakładania cmentarzy. Tak jaka była potrzeba i ile było zwłok, tak? Tak. Ten cmentarz, na którym się znajdujemy, to jest na nasze rejony. To jest taki mały, lekkim takim ku średniemu wielkości dochodzący. Ilu żołnierzy tu spoczywa? Nie mamy takiej dokładnych danych, oczywiście. Ale oceniamy, że tu jest około 300 żołnierzy pochowanych. I to jest bardzo ciekawe, bo to są zarówno żołnierze rosyjscy, jak i niemieccy. Tak, żołnierzy niemieckich może być tu około 100, a reszta to raczej żołnierze armii rosyjskiej. Czy to było wcześniej, czy to było pierwotnie zaznaczone jakoś, nie wiem, część rosyjska, część niemiecka, czy były napisy, że spoczywają żołnierze obu armii? Tak, na początku to było zaznaczone, że gdzie spoczywa żołnierz niemiecki, gdzie spoczywa żołnierz rosyjski. Na niemieckich, na większości grobów było nazwiskiem opisane, bo chociaż czasami potrafili nie rozpoznać swoich, bo wiadomo, jakie warunki wojenne były. A na rosyjskich to było nawet wytyczne, żeby starać się wypisać dokumentów, jakie posiadali polegli, to próbować przepisać to na groby, ale
Ale to było bardzo małe procencie opisane te krzyże i były bardziej takie nieznane żołnierze. A na tym cmentarzu to można określić, że właśnie w tej części, której się dotąd, co się znajdujemy, to są groby żołnierzy niemieckich. Właśnie to badaliśmy, co się wykopali. Tamta część to jest groby żołnierzy rosyjskich. Ogólnie części kwatery niemieckie to oceniamy, że jest pochowane 100 żołnierzy, a około 200 żołnierzy jest pochowanych w grobach pojedynczych i zbiorowych tej części za nami. Wiecie to też z odkrycia z prac archeologicznych na tym cmentarzu, które były przeprowadzone kiedy, proszę przypomnieć? Na tym cmentarzu to jest rok 2022. Mogiły zostały rozkopane? Tak. Dotarliście do zwłok? Tak, docieramy do zwłok. Twierdzamy po śladach, próbujemy stwierdzić, jaki to jest żołnierz. Dokumentujemy, że to jest grób, bo niektórzy właśnie bez takiej nie chcieliby uznać na przykład, że to jaki tu cmentarz w lesie jest, ale zadokumentowane cząstki bardziej uświadamiają ludziom, że to jednak jest cmentarz. Potem po przedbadaniu wszystkich elementów odnalezionych, co się wykopali, wszystko wróciło do te same miejsce w grobach i otworzyliśmy nasze grobo. Jeszcze tylko wyjaśnijmy, to jest ta grobówka, która za chwilę porośnie trawą, tak, i, tak. I ten cmentarz będzie wyglądał tak jak 100 paręnaście lat temu już. Tak, to mają być takie jak mogiłki porośnięte trawą. Ma się znowu zlać z lasem, tyle że teraz będzie bardziej czytelny, bardziej czytelniejsze groby, będzie jest ogrodzony i jest postawiony krzyż. Krzyż jest postawiony w tym samym miejscu, co stał, bo odkryliśmy właśnie szczątki krzyża w tamtym miejscu. Takie nietypowe jest postawienie tego krzyża, ale jak się stanie w tamtym miejscu, to najlepiej widać cały właśnie ten cmentarz. Może właśnie z tego względu ktoś pomyślał, że to jest najlepsze miejsce na ten krzyż. Odbudowaliście ten cmentarz. Wkrótce będzie jego oficjalne, uroczyste otwarcie, ale to nie była pierwsza odbudowa, to nie był pierwszy remont. Tak, to nie był pierwszy remont. Pierwszy remont był w latach 30. To prowadził, co prawda, przedstawiciel rządu niemieckiego, ale materiały i materiały, roślinność została wykonywali Polacy i było to wszystko kupowane w Polsce. A co się działo od lat 30., czyli od międzywojnia? Co się działo, mówiąc krótko, w okresie PRL-u? No i już kilkudziesięciu latach wolnej Polski z tymi wszystkimi cmentarzami z okresu Wielkiej Wojny. Krótko można powiedzieć, zostały zapomniane. Świadomie zapomniane? Ktoś zacierał te ślady, czy po prostu? Dużej części tak, świadomie było zapomniane ten okres walk, bo bardziej się skupiano na wojnie 1920 i starano się dbać o takie cmentarze tego okresu i pamięć historyczną tych walk. A właśnie po roku 1920 oficjalna narracja taka jest, że zapominamy, że Polacy walczyli w tej czasie I wojny światowej. A dlaczego pan się tym zajął? Dlaczego pan temu poświęca cały czas mnóstwo czasu, energii, pieniędzy? Ja się tym zająłem, ponieważ zauważyłem, że jest mało opisanej historii naszego regionu o I wojnie światowej. I na początku prowadziłem blog, który się rozwijał w sensie historycznym, że najpierw było o tematyce o cmentarzach, potem rozwinęłem temat na opisy walk na tym terenie. Jest z nami pani Ewa Drężewska ze Szkoły Podstawowej w Zawadach. Osoba, od której właściwie wszystko
się zaczęło, ta odbudowa cmentarza. Osoba, która o to miejsce dbała. Jak to się zaczęło? Może od razu powiem, że nie tylko ja, ale jestem przedstawicielem Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kopcia w Zawadach. I w związku z tym, że 6 lat temu, w 2018 roku, była okrągła rocznica odzyskania niepodległości, chcieliśmy po prostu, oprócz zwykłej akademii, która jest co roku w szkole na tą rocznicę, zrobić coś innego. Coś, co będzie dla naszej społeczności, może nie tylko dla naszych uczniów, ale dla innych osób również. Były to przeróżne działania, każdy miał po prostu, każdy coś miał do zrobienia. Było śpiewanie wspólne pieśni patriotycznych na sali, było jakieś robienie kotylionów. No i między innymi jeszcze jednych z takich działań było odnalezienie, odszukanie trzech cmentarzy, które są na naszym terenie, a tak naprawdę znaliśmy je tylko z opowieści naszych dziadków. Postaraliśmy się wtedy troszeczkę poszukać, gdzie to mogło być mniej więcej chociaż. Wiedzieliście, że to są cmentarze z okresu I wojny światowej? Tak, wiedzieliśmy, bo nawet ja jako dziecko z babcią przychodziłam, czy z mamą, tutaj na Jagody. Ale ja po prostu nie umiałam na tym terenie znaleźć grobu. Dla mnie mówiło się, idziemy na cmentarz na Jagody, ale ja nie widziałam tutaj żadnego grobu. Potem już oczywiście w tej chwili jestem w stanie w terenie odnaleźć takie cmentarze. I dlatego mówię, my tu przychodziliśmy jako dzieci na Jagody, a tak naprawdę nikt z nas nie był świadomy, że tu jest cmentarz. Po prostu był zniszczony. Tak, to było zarośnięte. Rozplantowane. Tak, dokładnie, to było zarośnięte. Jagody na tym pięknie rosły i tyle. I wówczas w 2018 roku postanowiliście jednak przywrócić pamięć o tym miejscu. Tak. Wyobrażaliśmy sobie, jak to zrobić. Szkoła nie ma na takie rzeczy pieniędzy, funduszy, więc po prostu najpierw poszliśmy do księdza proboszcza, żeby nam ofiarował jakiekolwiek krzyże, które gdzieś są schowane na cmentarzu, których już nikt nie chce. Wtedy nam się udało wygospodarować takie 3 krzyże metalowe, które żeśmy odmalowali. Oczywiście sami jako z uczniami było nam bardzo ciężko, więc poprosiliśmy o pomoc strażaków, naszą ochotniczą straż pożarną z Brodowych Łąk, która od razu zgodziła się na wspólne działania. Oni to zabetonowali, zwieźli kamienie. Zaraz pojawił się też pomysł, żeby przy tych metalowych krzyżach, które zdajemy sobie sprawę, że nie pasują do całego wizerunku tego cmentarza, postawili panowie krzyże brzozowe, dzięki właśnie panu leśniczemu Kurowi nam podarował brzozy na te krzyże i tutaj strażacy szybko takie krzyże zrobili, postawili obok, one już jednak nie przetrwały, jest fragment obok krzyża drewnianego, pięknego tego krzyża, po prostu one spróchniały. Zaraz pojawiła się kolejna inicjatywa pana Jacka Czaplickiego, zamontowania tabliczek, żeby po prostu oznakować, że jest to cmentarz Wielkiej Wojny z czasów właśnie 14-15 z tych lat. Więc no, to było. I teraz co roku do dzisiejszego dnia staramy się na 11 listopada zapalić tutaj znicze, zużyć jakieś kwiaty. No i już od teraz będziemy dbać o ten cmentarz jako nasz własny. A lokalni strażacy pochwalili się tą pracą, tym upamiętnieniem, odnalezieniem tego miejsca w mediach społecznościowych i od tego się zaczęło. Tak. Ale o tym opowie już pani mąż. Już jest z nami pan Krzysztof Drężewski. To właśnie pan, jak już mówiłem, zamieścił w internecie na stronie OSP informację o tym, że odnaleźliście cmentarz, że został upamiętniony. I od tego się zaczęło. Kto się do pana zgłosił? Kto pana odnalazł? Kto te informacje? Tak, napisała do mnie na Messengerze pani Małgorzata Karczewska ze Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej. Czy możemy się skontaktować właśnie w sprawie tych cmentarzy? No oczywiście skontaktowaliśmy się. No i tak powstała nasza współpraca z ośrodkiem, która trwa już 6 lat, od 2018 roku. Na wszystkich 3 cmentarzach wtedy przyjechali właśnie razem z panem Jackiem, pani Małgorzata i pan Maciej Karczewscy. No i tak jak powiedziałem, no, współpraca już trwa 6 lat. Oni zajęli się archiwami, oni zajęli się badaniami archeologicznymi.
A wy zrobiliście wszystko resztę, tak? Jak to tak, wyglądało? Tak, tak. Pracy było co niemiara. Zaczęło się to oczywiście od badań archeologicznych, wykopalisk, w których uczestniczyli i nasi druhowie z OSP Brodowe Łąki i cała społeczność szkolna. I było bardzo dużo właśnie mieszkańców okolicznych wsi. No, też tutaj takie założenie było, żeby po prostu jak najbardziej to archeologię społeczną rozpropagować, żeby właśnie jak najwięcej ludzi dowiedziało się o istnieniu tych cmentarzy, o tym, że no, pierwsza wojna trochę tak została jakby przyćmiona przez drugą wojnę, ale właśnie, że no, nie tylko jakby cmentarze drugowojenne, ale też mamy tutaj cmentarze z Wielkiej Wojny. No i tak jak już mówiłem, uczestniczyło w tych wykopach archeologicznych no bardzo dużo ludzi również z zewnątrz. Bo to były poważne wykopaliska, naprawdę wiele dni ciężkiej pracy. Tak, wiele weekendów ciężkiej pracy. Tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować właśnie wszystkim osobom zaangażowanym, druhom z OSP Brodowe Łąki, całej społeczności szkolnej. No i wszystkim ludziom z zewnątrz, którzy przyjeżdżali, bo przyjeżdżali z Giżycka i z Olsztyna i z Mińska Mazowieckiego i Modlina, także naprawdę przewaliło się tutaj bardzo dużo osób. To była, rozumiem, w pełni społeczna wasza praca. Tak, to była społeczna praca wszystkich osób. Mhm. A czy to rzeczywiście zmieniło waszą świadomość? Bo czy o tym, co się tu działo w 1915 roku, w okresie I wojny światowej, wiecie więcej jako lokalna społeczność? Tak, na pewno tak. No, tak jak już mówiłem, ta Wielka Wojna jest tak trochę zapomniana przez historyków, również w szkole, na lekcjach. No, jakby tak ten dział jest przemijany tak dosyć szybko. Każdy z tych historyków dąży do opowiadania o II wojnie, a tutaj oczywiście bardzo dużo się dowiedzieliśmy, nawet na podstawie tych wykopów archeologicznych. To było dla nas całkowicie nowa sprawa, nowe odkrycie, że mogliśmy poznać nawet, jak się wykonuje te wykopy archeologiczne. Jeden ze strażaków mówi, no to będzie szybciej, to ja przyjadę turem i tam raz, dwa zbierzemy to wy tego. Nie, profesor Karszewski nas tutaj jakby bardzo pilnował, żeby to jednak ta warstwa była zbierana po pół centymetra, pokazywał warstwy stratygrafia, strukturę po prostu tej ziemi, także nie tylko o pierwszej wojnie, ale też jakby o całej archeologii. Bardzo, bardzo dużo się dowiedzieliśmy. Ja myślę, że jest jeszcze jeden ważny aspekt, to znaczy to, że wy to sami wykonaliście, to jest gwarancją, że o tym cmentarzu przynajmniej te pokolenia, które tu pracowały, nie zapomną, będą dbać. Tak, oczywiście, jakbyśmy się cofnęli do 2018 roku, kiedy właśnie oznakowaliśmy te cmentarze, jeszcze nikt wtedy nie myślał o wykopach archeologicznych, o odbudowie tych cmentarzy, no to bardzo dużo młodzieży, no, w wieku, nie wiem, 7-8 lat malowali te krzyże, no, więc na pewno ta pamięć historyczna pozostanie w tych młodych ludziach dużo dłużej. No i to miejsce też niech pozostanie już dużo dłużej w takim stanie, jakim powinien być każdy cmentarz. Na pewno tak. A tu mamy ciekawostkę historyczno-przyrodniczą. Jak się okazuje, nie tylko ludzie pamiętali o tym cmentarzu, ale też przypomniała sobie przyroda. To jest róża, która naturalnie nie występuje w tych lasach. Skąd ona się tu wzięła? Ta róża według zapisków historycznych była wykorzystana do ogrodzenia. Czyli z tej róży po prostu przy betonowym ogrodzeniu było posadzenie właśnie tego krzewu i o dziwo ta róża przetrwała tylko chyba w jednym miejscu, bo jest trzy takie małe elementy po momencie, kiedy żeśmy lekko wykarczowali ten las i wyczyścili z jagód, to po prostu te róże chyba otrzymały drugie życie i po prostu mają siłę się wzbić w górę.
mamy historyczny przekaz, że te róże, na pewno były. Te, bo tu naturalnie róże nie występują, zostały posadzone przy założeniu cmentarza w 1915 roku. Dokładnie, albo 15, albo 30, kiedy była odbudowa lekka tego cmentarza, więc tak dokładnie nie wiemy, ale jest zapis historyczny, że właśnie te róże tutaj były, jako ogrodzenie po prostu. Jesteśmy jakieś ledwie pół kilometra od... Od cmentarza Zawady 2, to ten nazywamy Zawady 1 według od dokumentacji. Tego odnowionego przez Was cmentarza. Jesteśmy na miejscu, na cmentarzu. Tak. Dużo większym. Znacznie większym, o wiele, wiele większym. Tu jest wielokrotnie więcej pochowanych żołnierzy niż tam, na tamtym. Czy mamy jakieś plany, jakąś dokumentację? Czy wiemy, gdzie były granice, gdzie są granice tego cmentarza? Nie, to jest granice cmentarza otwarzaliśmy... szukając grobów i właśnie w czasie prac archeologicznych. Rozumiem, że Waszą ambicją jest, żeby też takie miejsce, ten cmentarz odbudować. To jest mało prawdopodobne, ale może się kiedyś się uda. Ale wszystko zaczyna się od małych kroków, bo to miejsce już jest upamiętnione. To jest Wasza praca. W jakim sensie nasza? Zebranie tych tablic. Te płyty kiedyś poczywały właśnie na każdym grobie. One są ponumerowane. Bo wyjaśnijmy, to nie są oryginalne płyty. To są płyty położone w latach 30. w czasie, to właśnie w czasie tego remontu. Takiej dużej akcji renowacji grobów z okresu I wojny światowej. Na płytach są tylko cyfry. Rozumiem, tak. Że gdzieś są archiwa. Tak, była dokumentacja. Pod którym numerem kto odpoczywa. Te dokumentacje posiadały gminy, ale już nie zachowały się te archiwa. Czyli pozostały de facto bezimienne tablice. Tak, zostały bezimienne tablice. Akurat te tablice nie zachowały się na cmentarzu, one zostały rozciały się po całej okolicy. A te, które tu widzimy, to znaleźliśmy i z powrotem je przywieźliśmy na cmentarz. Rozumiem, że do dzisiaj mogą gdzieś na podwórkach walać się takie tablice. Tak, do dzisiaj. Bo to jest tylko betonowa płyta z numerem. Tak. To nawet trudno dzisiaj komuś, kto się nie interesuje, skojarzyć, że to była mogiła. Tak. Że to była płyta nagrobna. Podobne płyty leżały na kwaterze wojennej w Myszyńczu. One dalej są, ale są na wysypisku. I takich miejsc, takich cmentarzy są dziesiątki w naszych lasach. W są tym dziesiątki. Stanie zachowania, to znaczy zupełnie zapomnianych, zupełnie nie do identyfikacji. Tak jak wcześniej mówiłem, około 130 cmentarzy i to nie są jeszcze wszystkie odkryte. Ten, proszę przypomnieć, to jest obszar, jaki? To jest duży cmentarz, tak? To jest duży cmentarz. Teraz głowy nie powiem, ale jakieś 200 na 100 metrów. To ile tu może spoczywać osób? Myślę, że około 1000.